Po amerykańskiej przygodzie za kierownicą Mustanga nadszedł czas, by odkryć nowe lądy. Naszego rumaka zamieniliśmy na dwa tygrysy i na ich grzbietach ruszyliśmy z Bebkiem na podbój Bałkanu. Bez planu i scenariusza, za to otwarci i gotowi na przeżycie niezwykłych przygód, których w tej podróży nie zabraknie. Od turystycznych zakątków Dubrownika, przez nieturystyczne rewiry Bośni i Hercegowiny, oszałamiające zakątki Czarnogóry, aż po witającą nas pięknymi krajobrazami, niesamowitymi ludźmi oraz widmem krwawego dyktatora Albanię. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! W tym odcinku przekroczymy albańską granicę, zaznajomimy się z lokalną fauną oraz przepisami drogowymi, a raczej ich brakiem, pokonamy alpejskie serpentyny i sprawdzimy, czy Albańczycy wiedzą, kto jest ich królem. Do you know him? Przed nami ostatni poranek w Czarnogórze, zanim jedziemy do Albanii. Czarny kot już wstał. Czarnego rycerza trzeba wywabić z pościeli zapachem śniadania. Boom, szakalaka. Fire. The fire has started. Ciąg dalszy mojej kulinarnej przygody i maestrii jednocześnie. Teraz zrobię jajka sadzone. Niesamowicie trudna potrawa. Tylko chyba wołowina w stylu Wellington jest równie wymagająca od kucharza jak jajka sadzone. W telewizji jest taki zwyczaj, że ręce wyciera się operatora, ale nie wiem, jak wy na to reagujecie. Nie? Okay. No dobra, zobaczmy. Jak nasza rarytas wyjdzie. Hoppa, jedno zeszło. To jest najbardziej stresujący moment, bo jak się rozleje żółtko, to jajko jest stracone. Tak mówi przysłowie czarnogórskie. No i proszę bardzo, można konsumować. Voilà, jak to mówi słynny Robert. Sebastian, jedz. Siadaj. Bo dżadża zrobiony. Dobrze. Czy on się nauczy kiedyś jeść przy stole? Dlaczego on zawsze bierze jedzenie i wybiega na zewnątrz? I w kucki je w ogródku. Dziwne. Wzmocnieni proteinami ruszamy w dalszą drogę. Naszym dzisiejszym celem jest Szkodra, jedno z najstarszych albańskich miast, którego historia sięga aż IV wieku, położone nad malowniczym jeziorem. Uwaga! Albańszczyzna się zaczyna. Powoli zbliżamy się do granicy z Albanią, no i jesteśmy pełni obaw, bo Albania według wszelkich przewodników, które można na jej temat wyczytać, jest jednym z krajów, w którym kierowcy jeżdżą najgorzej na świecie, a wszystko to spowodowane jest faktem, że do lat 90. tak naprawdę posiadanie prywatnego samochodu było zakazane, samochody były zarezerwowane dla komunistycznych notabli, więc Albańczycy nie mieli aż tak dużo czasu, żeby się oswoić z drogową infrastrukturą, z przepisami drogowymi, z zasadą wzajemnego szacunku na drodze. Po drugie, albańskie drogi w miejscach, gdzie będziemy częściej, prawdopodobnie będą szutrowe niż asfaltowe. No i wreszcie, po trzecie, nie byliśmy nigdy w tym miejscu, więc jest to dla nas, na naszej podróżniczej mapie, całkowita tabula rasa. Bardzo jesteśmy ciekawi, co nas tam spotka. Tutaj robi się dość dziko, trochę kręto i trochę dziurawo i trochę albańsko. Dobrze, że jedziemy akurat na takim, a nie innym typie motocykla. Gdyby ktoś tutaj się zapuścił jakimś twardym ścigaczem, to myślę, że mógłby stracić zęby na tej drodze, a podobno będzie jeszcze tylko gorzej.
ten sposób myśli wielu turystów, którzy odwiedzają Albanię po raz pierwszy. O tym kraju krąży wiele opowieści, począwszy od historii o groźnych narkotykowych gangach, a skończywszy na chaotycznej, nie zawsze działającej infrastrukturze. Niektóre z nich okazują się prawdziwe, inne zupełnie nie. No, nazwa tak zachęca i kusi, że nie mogę nie wejść. W dodatku po lodach. King Seduction. Czuję, że to wejdzie. Co do kropelki musi się zgadzać. Hello. Witam. Hello, witam, jak się masz? Good. Dobrze. Yes. Jesteście z... From Poland. Z Polski. A już za 100 metrów całkowicie zmieni się świat, w którym będziemy się poruszać. Mówię tak, że było bardziej dramatycznie, ale nie wiem, czy się zmieni, bo w sumie nie byłem tam nigdy wcześniej. To jest twoje? Do widzenia i powodzenia. Dwugłowy orzeł na albańskiej fladze pochodzi z czasów Jerzego Kastrioty, znanego również jako Skanderbeg, największego bohatera narodowego tego kraju, który używał tego symbolu w swych pieczęciach. Tymczasem dwa polskie orły wylądowały szczęśliwie po drugiej stronie granicy. Za tym mostem zaczyna się zupełnie inna cywilizacja niż ta, którą znaliśmy do tej pory. Widziałem pierwsze bunkry, Pierwsze wrażenie po wjeździe do Albanii jest takie, że zostaliśmy oszukani. To na pewno był czarny PR czarnogórców, którzy twierdzili, że drogi tutaj są okrutne, niedostępne, straszne. A tymczasem równiusieńki asfalcik. Piękna pogoda. Nieprawdopodobne widoki i owieczki, które uśmiechają się po polsku na nasz widok. Ależ widoki niesamowite. Co tu się dzieje? Gdyby interesowały Was cyferki, to Albania jest terytorialnie i populacyjnie mniej więcej 10 razy mniejsza od Polski. Nad oboma krajami przez kilka dekad wisiało mroczne widmo komunizmu. Jednak w Albanii przyjął on wyjątkowo ponurą, niszczycielską formę, która pociągnęła za sobą kilkadziesiąt tysięcy śmiertelnych ofiar. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Na razie cieszmy się beztroskimi, pięknymi widokami, no i oczywiście poszukajmy czegoś do jedzenia. Wydaje mi się, że poznali się tutaj na nas. Poznali się na nas Polakach, czekają na nas z rozwiniętymi transparentami, no bo przecież co? Jest restaurant. No i trudno powiedzieć, żeby nie mieli racji. A to chyba coś do jedzenia. Mam nadzieję, że nie mają takiego gównianego menu, jak sugeruje ten znak. No pięknie w tej Albanii na razie, jak wjechaliśmy, to póki co złego słowa powiedzieć nie mogę. Niewiele jeszcze widzieliśmy, ale to, co zobaczyliśmy, już napawa optymizmem. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy w tym kraju. Otóż oni zupełnie odwrotnie artykułują afirmację albo negację. Czyli mówiąc inaczej, bardziej po ludzku, kiedy mówią tak, to kręcą głową na nie, a kiedy mówią nie, to robią tak. Więc musimy być uważni. Jak ktoś będzie się z nami za bardzo zgadzał, to znaczy, że niedobrze. Znaczy, zaraz, bo się pogubiłem. Jedzenie, które pochodzi częściowo dokładnie z tego miejsca, a nawet z tego potoku, który tam płynie, tak nam powiedziała pani, która
wyserwowała nam tego top stronga. No i zgodnie z albańską tradycją, co pochodzi z potoku, częściowo powinno wrócić do potoku. To było piekielnie dobre jedzenie, w związku z tym postanowiłem wpisać się dokładnie obok tego przerażającego malowidła, które ewidentnie reprezentuje jakieś sprawy ostateczne. No i postanowiłem pokazać wam wreszcie, jak wygląda bebek, bo były liczne pytania. Co się ukrywa pod kaskiem? No ukrywa się taka właśnie postać. Ma nogi normalnie jak człowiek i wszystko. Elegancko? Można? Można. To jeszcze tu się wpisze. Zabebka, bo on tak wysoko nie dosięgnie. Co prawda Albania to nie Indie, ale również tutaj można spotkać święte krowy, a także owce, konie, świnie i całą czworonogą menażerię, która swobodnie korzysta z dróg, funkcjonując w symbiozie z kierowcami. Na początku jest to trochę szokujące, ale później człowiek się przyzwyczaja, zwierzę chyba też. Albańska wieś to zresztą zjawisko samo w sobie. Z powodu wieloletniego zamknięcia kraju na resztę świata, skutkującego potężnym zacofaniem, jeszcze w latach 90. stosowano tu metody rolne z początku XX wieku, typu pług ciągniony przez osła. Dziś Albania dumnie dźwiga się z kolan, choć do pełnej nowoczesności miejscami jeszcze bardzo daleko. Spotkaliśmy przyjaciół z Polski. Ależ wzruszenie. Szkoda, że któregoś dnia trafią na czyjś stół, bo są tak słodkie i urocze, że chyba sam przestanę jeść szynkę. Przed chwilą zjedliśmy pstrąga z tej rzeki. Czuję się zjednoczony z naturą. Nie chcą się ze mną bawić. Może myślą, że człowiek to świnia i nie warto się z nim zadawać. Jeśli ktoś ma lęk wysokości, to powinien omijać Albanię szerokim łukiem. To jeden z najbardziej górzystych krajów na świecie. Wzniesienia i góry zajmują tu ponad 70% powierzchni, co przekłada się na spektakularne widoki i niekończące się serpentyny. Te albańskie góry mają w sobie dramatyzm utworów Byrona, Słowackiego i Mickiewicza. Są takie romantyczne i gotyckie zarazem. Przygniatające i uskrzydlające. Powiedziałbym. Ten nieprawdopodobnie piękny kraj z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów, z których większość ciągnie na południe, do takich kurortów jak Saranda czy Ksamil. Jeśli jednak lubicie dziką przyrodę oraz wyludnione miasteczka zamiast tłumów plażowiczów, zacznijcie albańską przygodę od północy. Do rozwijającej się Albanii powoli wracają również emigranci, których ilość rozsiana po świecie wciąż ponad dwukrotnie przekracza liczbę rdzennych mieszkańców kraju. Wydaje mi się, że to prowiant dla jakiejś innej ekipy motocyklowej, tylko zgubił swoich jeźdźców, więc teraz się rozgląda,
którędy pojechali, a jest tu którędy pojechać, bo albańskich dróg są setki kilometrów w tej okolicy i właściwie którąkolwiek się wybierze, to wpada się za każdym zakrętem na coś coraz bardziej pięknego. Kiedy ci się wydaje, że to już, że już nic więcej nie będzie, że już nasyciłeś swoje poczucie estetyki, nagle wyskakujesz zza górki, twoim oczom objawia się takie oto otwarcie na świat. Piękne miejsce, ta Albania. Mógłbym być jej królem, jak Popek. Aż żal, że przez kilka dekad tak piękny kraj był zamknięty na turystów, zamknięty całkowicie na jakikolwiek świat zewnętrzny. Był takim ekwiwalentem europejskiej Korei Północnej. Ale szczęście, że od mniej więcej 2,5 dekady można już tutaj spokojnie przyjechać, można podróżować, można zwiedzać, można być turystą, który naprawdę odjedzie stąd ze szczęką gdzieś w okolicach kolan. Nie dlatego, że my ją przetrącą, bo na razie jest tu bezpiecznie, ale widoki i klimat robią swoje. Zjeżdżamy krętym asfaltem z północnoalbańskich Alp, ze względu na ich niegdysiejszą niedostępność, zwanych też Górami Przeklętymi. Powoli zbliżamy się do największego na Półwyspie Bałkańskim jeziora Szkoderskiego, jednego z niewielu miejsc w Europie, gdzie można spotkać na przykład dziko żyjące pelikany. Leżąca nad jeziorem Szkodra to niewielkie urocze miasto, niezasłużenie niedoceniane turystycznie. Tętni ono życiem i drogowym chaosem. Momentami można się tu poczuć jak w Kopenhadze ze względu na ilość rowerów, z których każdy, w przeciwieństwie do Kopenhagi, zdaje się stosować swoje własne zasady ruchu drogowego. No po przejechaniu kawałka Szkodry, miasta słynnego z tego, że nie ma tutaj ani jednych świateł, myślę sobie, że byłoby w sumie lepiej, jakby były światła. A może ja myślę zbyt europejską, może ja za porządny jestem, może po prostu trzeba wejść w te fale i płynąć razem z nią. Rowerzyści jadący pod prąd, konie, krowy, owce, wszystko naraz. Thank you. To mi się podoba. Przyjeżdża człowiek do nowego miejsca, od razu usłużna ręka z piwkiem się wysuwa i w ten oto sposób kończymy dzień pracy. Zaczynamy wieczór odpoczynku. Wasze zdrówko. Dopiero dzisiaj widać, w jak pięknym hotelu nocowaliśmy. Hasło do Wi-Fi, jakbyście się tutaj przypadkiem znaleźli, to Tradita 1694. I ta liczba 1694 nie oznacza liczby pokojów, tylko rok wybudowania zrębów tego miejsca. No nie sądzę, żeby całość pochodziła z XVII wieku, ale czuć, że to jest coś, co mocno jest osadzone w lokalnej tradycji, zwłaszcza, że na pierwszy rzut oka z ulicy, kiedy się tutaj wjeżdża, widać tylko kawałek starego muru i nic. Całość rozpościera się przed gośćmi dopiero w momencie wjazdu na podwórze i dziwisz się, że w środku tego szalonego miasta, gdzie wszyscy jeżdżą pod prąd, uchowało się coś takiego. A to już nowoczesność, proszę bardzo. Jest bankomat, widzę go. Niestety bank postanowił zabrać mi kartę, ale jesteśmy Polakami i sobie radzimy w takich sytuacjach. Poczekajcie, muszę ją troszeczkę wysunąć najpierw. Kurwa! Mam nie. Mam ją. Teraz trzeba znaleźć inny bankomat, bo ten już jest chyba spalony niestety. Zdaje się, że to, co mówił John, czyli właściciel hotelu, w którym spaliśmy, że w Albanii różne kultury, różne religie przenikają się i żyją w symbiozie.
jest prawdą, bo z jednej strony mamy meczet wybudowany w latach 90., a z drugiej strony mamy pomnik Matki Teresy, o której nie wszyscy wiedzą, że była z pochodzenia Albanką. Urodziła się na terenach, które wówczas należały do Albanii, więc chociaż Matka Teresa z Kalkuty, to tak naprawdę z Albanii. Dzieci też z Albanii cieszą się, bo zobaczyły kamerę. Zaraz zadamy im kilka trudnych pytań. Po tym, jak zepsułem jedyny bankomat w okolicy, do drugiego działającego postawiła się kolejka. Mam wyrzuty sumienia. A najgorzej, że sam muszę w tej kolejce stać. Mam leki, ale nie na głowę, bo jej i tak żadne leki nie pomogą. Tak nazywają się albańskie pieniądze. 2000 leków. To jest 20 euro, właśnie, to jest 20 euro. No i są to bardzo ładne pieniądze, więc chyba ich nie wydam, tylko sobie zabiorę do domu i będę sobie na nie patrzył. Proszę bardzo. David Letterman jest na ich pieniądzach. Super, międzynarodowy hajs. Do you know this guy? Znasz tego gościa? Nigdy go nie widziałeś? It's going down. Do you know this guy? Znacie może tego faceta? No, okay. Nie. No, okay. Okazuje się, że król Albanii jest nieznany w Albanii. Excuse me, do you Przepraszam, know this może guy, znasz maybe? Tego człowieka? No, no, okej. Okay. On twierdzi, że jest królem Albanii, yeah, ale sam nie wiem. His name is Popek? Nazywa się Popek. No, okej. Okej, okej, to przepraszam. Excuse me. Przepraszam, znasz go? Nie. No, never heard of him? Nigdy o nim nie słyszałeś? Nie. Przepraszam pana, przepraszam. Tak? Jak się nazywa pana vlog na YouTubie? Prowadzę bloga na Instagramie. Jak się nazywa? Mogę ci zapisać. Jesteś YouTuberem? Jestem, ale jeszcze tego nie publikowaliśmy. Zapisz mnie. Mieszkacie tu, w Szkodrze? Nie, jesteśmy tu na wakacjach. Ale jesteście z Albanii? Nie. A skąd jesteście? Z Dubaju. Ja jestem z Polski. O, fajnie. To ja. Fajnie. Obserwujcie mnie. Bye. No cóż, Popuś, sprawdziliśmy, że niestety twoje albańskie królestwo nie zna swojego władcy, więc coś tu jest mordo nie tak. A skoro na tym tronie jest wakat, to może czas koronować nowego króla Albanii. Bum szakalaka. A to idealny symbol albańskiej kultury i chilloutu, pokazujący, że mniej wywalone, a będzie ci wybaczone, żeby nie powiedzieć dosadniej. No i rower, który od wielu dziesiątków lat pozostaje tutaj głównym środkiem transportu i jest jak bebek, czyli robi to, co chce. Czasami nawet potrafi pójść ogniem pod prąd. I co mu można zrobić? Najgorsza rzecz, jaką nosi się w głowie, to stereotypy i pełni stereotypów i fałszywych przekonań przyjechaliśmy do Albanii. Bebek bał się, że będą tutaj biegać dzicy ludzie z kałaszami, którzy jeżdżą na kozach. Okazuje się, że to miejsce jest zupełnie inne niż nam się wydawało. Jest piękne, urocze, pełne niesamowitych, otwartych ludzi, przepięknej przyrody. No i takiego klimatu, który trudno spotkać gdziekolwiek indziej, bo tutaj splatają się różne wektory i religijne, i etniczne, i kulturowe. Więc jeśli nie macie pomysłu na następną wakacyjną destynację, to polecam, sprawdźcie Albanię, będziecie bardzo miło zaskoczeni. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.